Jesteśmy w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu. Obok mnie prezes Cerat Czarnych Radom, a właściwie chyba już możemy powiedzieć były prezes radomskiego klubu. Panie prezesie, czy potwierdza pan, że wkrótce przestanie być pan prezesem Cerat Czarnych Radom? Oczywiście potwierdzam. Złożyłem rezygnację 28 lutego. Kończy się marzec. Także moja przygoda radomska dobiegła końca. No nie trudno nie zapytać o powody takiej decyzji. Dla wielu chyba kibiców radomskiej siatkówki jest to dosyć zaskakująca wiadomość. Zatem dlaczego przestaje pan być prezesem? Powodów jest jak w każdej sytuacji życiowej kilka. Natomiast jest to przemyślana decyzja, której nie zmienia. Bardziej koncentruję się na tym, co się wydarzyło i co się będzie działo w przyszłości. Klub Cerat Czarni Radom bardzo dobrze radzi sobie w tym sezonie. Jestem bardzo zadowolony z tych 2 lat spędzonych w Radomiu. Myślę, że zespół nabył nawyków, które będzie kontynuował. Trzymam serdecznie kciuki za to, co będzie w przyszłości. I to jest tyle, jeżeli chodzi o komentarz. Czy te powody są osobiste, kierowane są względami osobistymi, czy jednak jakieś nieporozumienia w zarządzie? Znaczy ja nie szukałbym żadnych tutaj sensacji. Powiedzmy, że ten komunikat, który państwo wyemitujecie, jest wiążący. Przestaję pracować w Radomiu. To był dobry czas. Wierzę w to, że siatkówka radomska będzie się rozwijać doskonale z ludźmi, którzy będą pracować po mnie. Jestem przekonany o tym, że zespół jest dobrze przygotowany organizacyjnie i sportowo i trzymam bardzo kciuki. No właśnie, przed sezonem, na początku stycznia, 2 lata temu, na antenie telewizji Zebra powiedział pan, że w Radomiu jest klimat do siatkówki, jest fajna organizacja. Czy dalej podtrzymuje pan to stanowisko? Oczywiście. Hala jest dzisiaj pusta, natomiast wypełnia się co 2 weekendy, powiedzmy, na każdym meczu. Ceradu Czarnych Radom jest komplet publiczności, powstaje nowa hala. Jest świetlana przyszłość przed siatkówką radomską. Na pewno bez wyników też tych kibiców by nie było. Wyniki są na miarę możliwości. Ja uważam, że ten sezon, który jeszcze się nie zakończył, nie wiemy do końca, na którym miejscu Cerat Czarni Radom zakończą rozgrywki Plus Ligi, natomiast są na miarę możliwości. Ja myślę, że przy dobrym podejściu, rozsądnym, jest duży potencjał i myślę, że siatkówka radomska może powalczyć o większe rzeczy niż 7-8 miejsce. Przejdźmy zatem do podsumowania. 2 lata, czas niezbyt długi, ale no nie możemy też powiedzieć, że krótki. Co przez ten czas się wydarzyło w Radomiu? Jak będzie pan wspominał ten czas spędzony u nas w mieście? Znaczy ja zachowam dobre wspomnienia, jeżeli chodzi o pobyt w Radomiu. Poznałem wielu bardzo przyzwoitych ludzi. Dużo wrażeń sportowych związanych tutaj właśnie z tą halą, która ma swoją specyfikę i którą można lubić lub nie lubić, natomiast ma atmosferę niepowtarzalną, jeżeli chodzi o rozgrywki Plus Ligi. Staram się pamiętać o dobrych rzeczach, także to nie były stracone 24 miesiące. Czy ponad 2 lata temu podjąłby pan tę samą decyzję, czy przejąłby pan stery tutaj u nas w Radomiu, czy podjąłby się pan prowadzenia i stania na czele Cerat Czarnych Radom? No, pytanie jest, na które muszę odpowiedzieć, no skoro podjąłem raz, to podejrzewam, że podjąłbym kolejny. Ja staram się patrzeć w przód, nie cofać się, nie patrzeć na to, co było za plecami. Jest w porządku. Jak przez te 2 lata układa się pana współpraca ze stowarzyszeniem, z zarządem klubu? Z zarządem, czyli ze mną? Ze stowarzyszeniem Czarni Radom. W porządku. Jak w każdych stosunkach, różne sytuacje, lepsze, gorsze, staraliśmy się dogadywać, także nie mam złych wspomnień. Jak wygląda ta sytuacja z miastem, bo wsparcie od miasta Cerat Czarni chyba mieli? Mają, cały czas. Jesteśmy wspierani przez Urząd Miasta, jeżeli chodzi o stypendia oczywiście sportowe. Jest to bardzo ważny element budowania budżetu. Dzięki spółkom miejskim też egzystujemy. Nie tyle egzystujemy, co działamy. Działaliśmy bardzo dobrze. Projekt Partnerstwa Regionalnego Czarni, który skupia wokół siatkówki gminy okoliczne, jest jedyny i niepowtarzalny w Polsce. Inni próbują ten nasz pomysł powielić z różnym skutkiem, natomiast jesteśmy z tego dumni. Mam nadzieję, że to będzie kontynuowane. Mówił pan, że nie warto patrzeć w przyszłość, zatem patrzymy w przyszłość. Co będzie robił pan Mariusz Szyszko w najbliższych latach, w najbliższym czasie? W najbliższym czasie to wsiądę w samochód i pojadę do Olsztyna. A później? Plany zawodowe już są? Są, ale to o tym porozmawiam kiedy idzie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był pan Mariusz Szyszko, były prezes Cerat Czarnych Radom.